Cześć. Dzisiaj to trzeci trening z serii trenowania dropów z trenerem. Technicznie jest to poziom trudności 4 w 5-stopniowej skali. Fizycznie będzie to coś pomiędzy 2 a 5. Wszystko zależy od tego, jakie tempo sobie narzucimy, jak szybko będzie nasz trener zagrywał. Mój trening, któremu będziemy się przyglądać, który będzie tłem do tego mojego komentarza, był w okolicach 3, jeżeli chodzi o trudność fizyczną. Jeżeli chcecie go sobie bardziej utrudnić, przyspieszyć tempo, zwiększyć trudność pod względem fizycznym, to możecie skrócić serię od 4 do 6 i dodać siódmą, w której gramy drive'a i dropa po jednej stronie. Trener zagrywa nam cross i my znowu gramy drive'a, z niego dropa po drugiej stronie. Trener przejmuje piłkę, zagrywa cross na drugą stronę. Jak nas trener bardzo nienawidzi, to będzie przyspieszał, 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 aż padniemy przy piątej strefie tętna. Taki spoiler do następnego filmu. Zaczynamy standardowo, drive'y klasycznie na jednej, później będą na drugiej stronie. Pamiętajcie proszę, że w tym ćwiczeniu skupiamy się na jednej rzeczy, którą chcemy poprawić, nie więcej niż na jednej, o tym mówiłem w poprzednim filmie. U mnie to nadal jest odległość od piłki. Jeśli zdarzy wam się sytuacja, że nie umiecie zagrać drive'a, powinniście grać drive'y czy cokolwiek innego, wówczas wybieracie takie zagranie jest możliwe. Ważne jest, żeby myśleć o tym, żeby zawsze zagrać piłkę, wyrabiać sobie właśnie poprawne nawyki meczowe. No i kontynuujemy drive'y na drugiej stronie. W tym bloku nic się nie wydarzy, czasem trener mnie zaskakuje boostem, żebym wyrobił sobie nawyk wracania do T i kontrolowania piłki, co jest ważne patrząc z meczowego punktu widzenia. Jeżeli chodzi o te drive dropy, line dropy, jak je tam nazwiemy, tak nie ma przewidzianej w meczu squasha takiej sytuacji, że zagrywamy dwa razy piłkę. Natomiast jest to ważne z punktu treningowego, ponieważ uczy nas kilku rzeczy. Po pierwsze, szybkość naszej reakcji. Po drugie, musimy w trakcie tego krótkiego czasu przestawić się na inne uderzenie. Takie zagrania wyrabiają w nas lepsze prowadzenie rakiety, lepsze prowadzenie piłki. Osoby bardziej zaawansowane, jeżeli chcą podnieść trudność tego ćwiczenia albo chcą pracować dalej nad sobą, powinny myśleć o tym, żeby po zagraniu drive'a wrócić przynajmniej do linii środkowej, a jeśli potrafią, to najlepiej do T i z T atakować.